zamek w Stobnicy, to nowo powstający zamek we wsi Stobnica w województwie wielkopolskim. Autorem projektu zamku jest architekt Waldemar Szeszuła, a inwestorem firma DJT z Poznania. Od 2015 roku, na sztucznie usypanej wyspie na Stawach w pobliżu miejscowości Stobnica, powstaje imitacja średniowiecznego zamku. Budowla o wymiarach około 150 metrów długości i 100 metrów szerokości, z wieżą sięgającą według różnych źródeł 50 metrów, po ukończeniu będzie jedną z większych budowli tego typu w kraju. Na planowanych 15 kondygnacjach ma się znaleźć 46 lokali mieszkalnych, które docelowo może zamieszkiwać do 97 osób, obsługiwane przez kolejne 10 osób. W budynku ma znaleźć się też ogromny kryty basen, siłownia, centrum fitness, biblioteka czy sala teatralna. Ściany mają być wykonane wyłącznie z cegły i kamieni, przywożonych specjalnie z kamieniołomu w Sudetach. Według szacunków eksperta z 2019 roku, wartość zamku może sięgnąć nawet 400 milionów złotych. Jak podaje Gazeta Wyborcza, która dotarła do bliskiego znajomego milionera, fascynacja średniowiecznymi zamkami u Pawła Nowaka mogła narodzić się w przeszłości, podczas rodzinnych wycieczek. Już wtedy przyszły milioner z Poznania mógł zachwycać się wyjątkowym zakwaterowaniem. O Pawle Nowaku, który postanowił zrealizować swoje nietypowe marzenie o zamku, wiemy, że był jednym z twórców słynnej marki odzieżowej Soler. Mówimy w czasie przeszłym, ponieważ Paweł Nowak w 2013 roku zrezygnował z przedsięwzięcia. Podobnie jak jeden z jego synów. Co ciekawe, z wykształcenia Paweł Nowak jest lekarzem okulistą, ale w zawodzie miał pracować tylko kilka lat po studiach. O milionerze było też głośno, kiedy bywał gościem na uroczystych sesjach Rady Miejskiej oraz toastach noworocznych organizowanych przez władze gminy. Gazeta Wyborcza przypomina, że podczas jednego takiego wydarzenia 10 lat temu, Paweł Nowak miał wylicytować ciasto w kształcie fortepianu za bagatela 12 tysięcy złotych. W 2016 roku wygrał kolejną licytację, tym razem wychodząc z piórem prezydenta. Zapłacił wtedy za nie 15 tysięcy złotych. Obecnie Paweł Nowak ma skupiać się na branży budowlanej w firmie Drokan. Zajmuje się ona robotami ziemnymi i budową dróg. Wszyscy jednak zastanawiają się, skąd przedsiębiorca wziął pieniądze na budowę zamku, która może wynieść nawet 400 milionów złotych. W 2018 roku budowa została upubliczniona i wywołała wiele kontrowersji z powodu jej umiejscowienia na skraju Puszczy Noteckiej i obszaru Natura 2000. W lipcu 2020 roku policja na polecenie prokuratury zatrzymała 7 osób powiązanych ze sprawą budowy zamku. W toku postępowania administracyjnego stwierdzono naruszenie prawa przez starostę Obornickiego, jednak wojewoda nie podjął decyzji o unieważnieniu zgody na budowę. Sytuacja ta spowodowała skierowanie przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, pana Mariusza Kamińskiego, prośby do premiera Mateusza Morawieckiego o odwołanie wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka. Dodatkowo w dniu 11 grudnia 2020 roku prokurator okręgowy w Poznaniu złożył odwołanie od decyzji wojewody. W dniu 16 grudnia 2020 roku premier odwołał wojewodę Mikołajczyka ze stanowiska. 30 grudnia 2020 roku prokuratura okręgowa w Poznaniu skierowała do Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald-Jeżyce akt oskarżenia w sprawie budowy obiektu.